czas na kolejny poradnik i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pedala upa. Pedal up to technika, dzięki której z jazdy możemy wskoczyć na przeszkodę. Różnica między pedal upem a bunny hopem jest taka, że w bunny hopie najpierw się rozpędzamy, następnie wyskakujemy. Natomiast w pedal upie dwa te elementy, czyli rozpęd i wyskok, są połączone w jedną całość i cały wyskok pochodzi właśnie w jednym momencie z zapedałowania. Wielką zaletą pedal upa jest to, że nie wymaga on długiego rozpędu i wystarczy, że mamy odcinek, na którym uda nam się wykonać pełny obrót korbą i to w zupełności wystarczy, żeby wskoczyć z jazdy na przeszkodę. Pedal upa można wykonać na kilka sposobów. Albo lądując na tylnym kole, albo lądując na dwa koła. To jest w zasadzie drugorzędna kwestia, ale skupmy się może na początek, na samym rozpoczęciu tej techniki. Żeby opanować pedal upa, musimy na początku ustawić odpowiednie przełożenie, czyli dosyć lekki bieg, dzięki któremu będziemy mogli swobodnie poderwać przednie koło do góry. A druga rzecz to umiejętność jazdy na jednym kole, czyli jeżeli potraficie wheelie na stojąco, no to macie wszystko, żeby opanować pedal upa. Klasyczny pedal up wygląda w ten sposób, że pierwsze pół obrotu korbą dla prędkości, drugim okrążeniem zaczynamy podnosić przednie koło, trzecim kopiemy. Prędkość, podniesienie koła, wyskok. Warto rozpocząć naukę tej techniki od przeskakiwania na przykład nad takimi elementami jak tutaj. Prędkość, podniesienie koła, przeskok. Kiedy zaczynacie uczyć się tej techniki, to warto na początku skupić się na płynności pedałowania, tak żeby cała sekwencja ruchów była wykonywana maksymalnie płynnie. Czyli kiedy zaczynacie się rozpędzać, robicie pół obrotu, następnie kiedy zaczynacie podnosić przednie koło i robić wyskok, to żeby te wszystkie ruchy były płynne, żeby nawet przyspieszały, ale żeby nie było to tak, że będzie ta sekwencja szarpana, bo kiedy będziecie szarpali, no to będziecie tracili energię, impet, no i nie wskoczycie tak wysoko, jak moglibyście to zrobić, gdyby to wszystko było zgrane. Kiedy uda Wam się już oderwać od ziemi i załapiecie płynność w ruchach, to wtedy czas na skakiwanie na jakieś przeszkody. Znajdźcie sobie jakiś niski murek, no i spróbujcie wykonać pierwszą próbę. Jeżeli uda Wam się wskoczyć na murek, który ma 10 czy 15 cm, to jest to moment, w którym w zasadzie opanowaliście tą technikę i jedyne co Wam pozostaje, to znalezienie sobie wyższej przeszkody, no i szlifowanie tej techniki tak, żeby być w stanie wskakiwać coraz wyżej i coraz wyżej. Ja na dzisiaj Wam dziękuję. Dodam jeszcze od siebie, że przy trenowaniu tej techniki warto skorzystać z ochraniaczy na piszczela, bo często noga się zsuwa i łatwo się podrapać. Nie zapominajcie również o kaskach na głowę, tak żeby trenować, a nie leżeć w szpitalu, więc mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny i do zobaczyska w kolejnym.